Na początku stycznia Chorwacja przyjęła euro jako swoją nową walutę, więc jak zwykle Polacy także podchwycili temat. Jedni są za wprowadzeniem euro, inni za pozostaniem przy złotówkach. Kto ma rację? Nie wiem, ale powiem ci, co się stało dawno temu w innych krajach europejskich właśnie po zmianie waluty. Cześć, ja jestem Rafał Walaszek i witam cię na kanale Bogaty z Wyboru, gdzie zmieniam finansowe zagadnienia w proste pigułki wiedzy. Dziś porozmawiamy o iluzji euro, czyli postrzeganiu zmian w gospodarce w oparciu o właśnie nową walutę. W poprzednim nagraniu poruszyłem temat efektu cappuccino, czyli w skrócie jak Włosi popłakali się przez cenę kawy. Materiał dotyczył zmiany waluty lokalnej na euro, więc jeśli temat ten cię interesuje, to zobacz go w pierwszej kolejności, a teraz go trochę pociągniemy oraz oczywiście rozszerzymy. Zacznijmy od podstawy, czyli czym w ogóle jest iluzja euro. Iluzja euro to fenomen, który wystąpił w strefie euro po przyjęciu wspólnej waluty. Mimo oficjalnie podawanej inflacji, była ona postrzegana przez społeczeństwo jako wyższa niż w rzeczywistości. I choć nie było to zjawisko nowe, to w 2002 roku w momencie wprowadzenia euro osiągnęło niespotykaną dotąd skalę. Stąd wzięła się nazwa iluzja euro. Ze względu na wyjątkową skalę zjawiska iluzji pieniądza, przyczyn tego zjawiska należało szukać w wielu miejscach. Tak duże wydarzenie jak zmiana waluty państwowej w kilku krajach znacznie uwydatniło przyczyny psychologicznego i społecznego szoku w obliczu nagłej zmiany otaczającej rzeczywistości. Na postrzeganie realnej zmiany przez własny filtr rzeczywistości miało wpływ bardzo wiele czynników. Czynnikami społecznymi były na przykład wiek, wykształcenie, wiedza ekonomiczna, na stosunek do euro przed i po zmianie waluty oraz ogólnospołeczna akceptacja wprowadzenia euro. Czynnikami psychologicznymi była zmiana perspektywy, czyli wzrost cen postrzegany jako większy niż ich spadek pomimo tej samej wartości. Były to również trudności z dostosowaniem się do nowego poziomu cen, do tego ogromny wpływ mediów, które wcale nie kierują się rzetelnością, a emocjonującymi nagłówkami mającymi przyciągnąć jak najwięcej widzów oraz stosowanie przybliżonego kursu zamiast oficjalnego. Nie pomagało również stosowanie starych cen jako punktu odniesienia zamiast oficjalnego kursu. Czynnikami ekonomicznymi były natomiast wzrosty cen towarów pierwszej potrzeby, jak na przykład jedzenie oraz najczęściej wykonywanych usług. Do tego doszły oczywiście dostosowania cen, czyli zaokrąglenia cen, by wyglądały atrakcyjniej, lekceważąc przy tym realną wartość produktu lub danej usługi. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2002 roku inflacja HICP w strefie euro osiągnęła poziom 2,3% przy 2,4% w 2001 roku, a wpływ euro został oszacowany na od 0,12% do 0,29%. Największy wzrost cen dało się zauważyć w usługach powszechnych, takich jak fryzjerstwo, kino czy gastronomia oraz dobrach najczęściej nabywanych, czyli oczywiście żywności. Najbardziej ucierpiały na tym Niemcy, które miały swoje teuro, Francja z efektem bagietki oraz Włochy z ich efektem cappuccino. Choć inflacja w 2002 roku wahała się od 1,88% do 2,65%, to jej postrzeganie doszło do nawet 5%. Jakie natomiast były konsekwencje? Z racji błędnego postrzegania wartości pieniądza na szeroką skalę spadło postrzeganie płacy realnej. Skutkowało to wzrostem żądań płacowych, a zaowocowało to rzeczywistym wzrostem cen oraz spadkiem popytu konsumpcyjnego, co z kolei spowolniło gospodarkę. Te dwa efekty postrzegania nowej waluty miały dalej idące konsekwencje, jak postrzeganie swojej sytuacji materialnej jako gorszej niż w rzeczywistości, a przez to obniżenie zadowolenia społecznego i spadek poparcia idei Unii Europejskiej. No tak, ale po co ja ci w ogóle głowę zawracam jakimiś pierdołami, które wydarzyły się 20 lat temu? Na początku stycznia Chorwacja przyjęła euro i ten scenariusz prawdopodobnie się powtórzy. A z racji tego, że Polacy są ekspertami od wszystkiego, to znów usłyszysz głosy za i przeciw. Głównie nie wniosą do dyskusji nic sensownego, bo i tak nie wiadomo, kiedy euro zawita do Polski. O ile w ogóle. Nie obstawiam zmiany waluty w Polsce w najbliższym czasie, jednak na mocy zobowiązań traktatu akcesyjnego Polska zobowiązała się do przyjęcia euro, nie ma na to jednak określonego terminu. Same kryteria do wprowadzenia waluty to temat na dłuższą publikację, więc nie będę przynudzał. Jeśli natomiast jeszcze nie oglądałeś mojego poprzedniego odcinka o efekcie cappuccino, to serdecznie cię do niego zapraszam, bo oba materiały zwyczajnie się uzupełniają. A na dziś to wszystko. Cześć!